Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa w nowym roku. Jeśli chodzi o gospodarkę, inflację, nowy rok zaczyna się bardzo dobrze. Sytuacja gospodarki jest bardzo dobra, nawet powiedziałbym kwitnąca, a sytuacja inflacji bardzo zła, co nas cieszy. Inflacja jest trafiona dokładnie w punkt przez projekcję Narodowego Banku Polskiego, którą miałem przyjemność osobiście Państwu prezentować. Gdyby nie to, że alkoholu w miejscach urzędowych nie pijemy, to podałbym szampana, bo tak jak w styczniu Państwu z tego miejsca, z tej mównicy zapowiadałem, inflacja wynosi około 6%. 6,1 według flash. Projekcja Narodowego Banku Polskiego oficjalnie mówiła, że między 6 a 7 z taką dokładnością. Ja dodałem od siebie, że wydaje mi się, że będzie 6 i jest 6. Nie muszę Państwu mówić, że dzisiaj się nie będę wdawał złośliwości na inne ekspertyzy różnych fachowców i ośrodków dalece od tego odbiegały. Jak Państwo wiedzą, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie, to znaczy na poziomie głównej stopy referencyjnej 5,75. Przedstawię krótko uzasadnienie tej decyzji. Jak Państwo wiedzą, w Polsce następuje powolne ożywienie koniunktury. Szczęśliwie ominęliśmy recesję, która się przydarzyła w innych krajach i która jakaś trwa w innych krajach, także sąsiednich. My przeszliśmy, jak to się mówi, suchą stopą przez spowolnienie gospodarcze. Między innymi dzięki mądrej polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Ale dynamika aktywności gospodarczej pozostaje nadal umiarkowana. Przypomnę, że po spadku w pierwszej połowie ubiegłego roku w trzecim kwartale PKB wzrósł o 0,5 w ujęciu rocznym. Oceniamy, że w czwartym kwartale roczna dynamika PKB nadal przyspieszała. Mówię o 2023 roku. Następuje bardzo szybki spadek inflacji. Znaczy nastąpił bardzo szybki spadek inflacji. Ona już tak szybko nie spada, jest na stosunkowo niskim poziomie. Jest to tak zwana inflacja umiarkowana. Ten wskaźnik 6,1 to jest inflacja umiarkowana. No, w szczególności jak patrzymy na porównanie z początkiem zeszłego roku, to trzeba pamiętać, że mamy inflację trzykrotnie niższą niż w szczycie z lutego 2023. Trzykrotnie niższą. Niesamowicie mocno inflacja spadła. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy, tylko w ciągu 10 miesięcy, inflacja obniżyła się o ponad 12 punktów procentowych. W ciągu 10 miesięcy o ponad 12 punktów procentowych. I Narodowy Bank Polski to przewidział. Niemalże jako jedyny jego projekcja to uwzględniła. Pokażę Państwu później, jak wyglądały projekcje, jak wyglądały jak rzeczywistość. Co istotne, co śledzimy szczególnie uważnie, nadal wyraźnie obniża się inflacja bazowa. Ta eliminujące czynniki zewnętrzne i te najbardziej zmienne. Możemy szacować, że w grudniu inflacja bazowa spadła po raz 10 z rzędu, miesiąc po miesiącu. Mają Państwo na wykresie dynamika cen konsumpcyjnych, no wygląda to bardzo imponujące. Miesiąc po miesiącu spadek inflacji. Te spadki są coraz mniejsze, bezwzględnie rzecz biorąc, no bo mówimy o coraz niższych poziomach. Inflacja z miesiąca na miesiąc prawie już od dawna nie istnieje. Czyli ta odczuwalna, którą widzimy, prawie nie istnieje. To są wszystko wskaźniki inflacji rok do roku. Czyli 6,1 to jest grudzień 2023 do grudnia 2022. Ale listopad, grudzień to są niezauważalne zmiany. Inflacja w sensie takim psychologicznym już od dawna praktycznie jej nie ma. No cieszą te
ta zbieżność projekcji, prognoz Narodowego Banku Polskiego z rzeczywistością oczywiście bardzo nas cieszy. Jednocześnie dynamika cen, trzeba o tym pamiętać, jest obecnie dużo niższa, czyli i poziom inflacji, inaczej mówiąc, jest dużo niższa niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie już o tym mówiłem z tego miejsca. Porównywanie inflacji, jak i innych wskaźników gospodarczych polskich i zagranicznych ma sens tylko wtedy w zasadzie, jeśli porównujemy z krajami, z którymi porównywanie ma sens, czyli z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli inaczej postkomunistycznymi, jak się czasem mówi. Tylko no wiadomo, o które chodzi. Ten wskaźnik inflacji HIC, a więc publikowany przez Eurostat, Europejską Agencję Statystyczną, Europejski Urząd Statystyczny, porównywalny więc dokładnie między poszczególnymi krajami, pokazuje, że inflacja w Polsce jest znacząco niższa niż w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii czy w Słowacji. Niezależnie czy jest euro, czy jest własna waluta, nasza inflacja jest dużo niższa. Jak Państwo to widzą. Tak mówię tylko, bo czasem się zdarza jeszcze, że gdzieś ktoś gdzieś coś tam powie, że w Polsce inflacja niekorzystnie odbija, czy jest szczególnie wysoka na tle innych krajów. Nie, nigdy nie była szczególnie niekorzystna i wysoka na tle innych krajów. Była typowa dla krajów Europy Środkowo-Wschodnich. A teraz, jak Państwo widzą, jest niższa. Spodziewamy się w najbliższych miesiącach dalszego istotnego spadku inflacji. W pierwszym kwartale, przepraszam, tym, w którym jesteśmy, bieżącego roku, 2024, ten spadek może być nawet szybszy niż przewidywano w naszej projekcji listopadowej Narodowego Banku Polskiego. W efekcie inflacja w najbliższych miesiącach może obniżyć się nawet poniżej 3%. To jest blisko celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%, jak Państwo wiedzą, 2,5%. A nawet powiedziałbym, możliwe jest, że dokładnie będziemy w 2,5% inflacji, a nawet może trochę niższej. Ale tak po wyliczeniu z modelu ekonomicznego wychodzi nam około 3%, lekko poniżej 3%. Ale jak wiadomo, tu pewien błąd może jest oczywisty, możliwy. Może być i dokładnie cel, ale pamiętajcie, że 3% to jest w tym naszym paśmie odchyleń. 2,5 plus minus 1, tyle, tak jest określony, zdefiniowany cel inflacyjny NBP. Znajdziemy się w tym paśmie. Oczywiście nigdy nie trwamy dokładnie w celu, no zawsze się poruszamy w górę, w dół od tego celu w normalnej sytuacji. No więc w marcu będziemy w celu inflacyjnym albo bardzo blisko niego. Będziemy w paśmie odchyleń. To jest zupełnie niesamowite, co w tej chwili mówię, co wiemy już wszyscy. Taka jest sytuacja. Oczywiście trzeba wiedzieć, jakie są przyczyny, jakie perspektywy. Ta sytuacja jest złożona. Mamy w tym wskaźniku ceny administrowane. Mamy tarcze antyinflacyjne. To wszystko się zmienia. Ale mówimy, jaka będzie inflacja, jaka jest i jaka będzie w najbliższych miesiącach. Ona będzie bliska celu inflacyjnego, czyli sytuacja będzie taka, którą się potocznie określa, że nie ma inflacji. Że rok do roku nie ma inflacji. No bo jak się potocznie mówi, że nie ma inflacji, no to oznacza, że wzrost cen jest taki, jaki wynosi cel inflacyjny. Czyli taka, jaka powinna być w gospodarce, która rośnie. Tak jak Polska. Czyli praktycznie w marcu nie będzie inflacji. Powtarzam to tyle razy, no bo to nie mogę się nacieszyć tym, jak wszyscy nasi pracownicy i analitycy. W marcu praktycznie jesteśmy w celu. Ale to niestety nie jest koniec historii. Nic się nigdy nie kończy. Zawsze się jest w celu, potem się nie jest w celu, się spada poniżej albo powyżej. To jest proces. Poza tym oczywiście ten cel to jest zagregowany przecież inflacja. To się składa na różnych poziomach. Poszczególne podmioty, poszczególne osoby, rodziny są zainteresowane cenami w określonej grupie produktów. Dlaczego w ogóle inflacja spada tak szybko? Czy spadła tak szybko? Na razie.
Po pierwsze, mimo obserwowanego poziomu ożywienia, presja popytowa w gospodarce polskiej, tak jak we wszystkich okolicznych, jest wciąż ograniczona. Firmom relatywnie trudno podnosić ceny. Tym bardziej, że oczekiwania inflacyjne w gospodarce spadły, rynek nie jest skłonny akceptować wyższych cen. Przedsiębiorcy, sprzedawcy normalnie funkcjonują, to znaczy w gospodarce rynkowej chcą ceny jak najwyższych. W każdym razie takie, które maksymalizują ich zysk. To jest normalne. Od czasu Adama Smitha nikogo to nie dziwi. Ta konkurencja ich zmusza do tego, żeby te ceny jakoś tam modyfikować, a przede wszystkim rynek tak zwany ich zmusza. No sprzedają po tyle, po ile się da. Maksymalnie, ale po tyle, po ile się da. Jeszcze niedawno, pamiętamy, sprzedawali kostkę masła po 20 zł prawie. Zamiast po kilka złotych. Po ile się da, to się sprzedaje. Otóż teraz producenci i sprzedawcy napotykają opór rynku. Nie sprzedadzą już po tych podwyższonych cenach. Ta konkurencja między nimi się w związku z tymi zaostrza. Między producentami, między sieciami handlowymi, między poszczególnymi sprzedawcami. No to jest oczywiście bardzo ważna przyczyna. W ogóle inflacja, ostatnia ta inflacja wysoka, która istniała w zeszłym i poprzednim roku, jeszcze poprzednim, tak jak Europejski Bank Centralny stwierdził, pani Lagarde, w dużej mierze, jeśli nie przede wszystkim, po tej rewolucji cenowej wynikającej ze wzrostu kosztów surowców energetycznych, po inwazji Rosji na Ukrainę, to była inflacja zysków. To była inflacja zysków. To była inflacja marsz. To była inflacja wynikająca z tego, że w takim spragnionym rynku wychudzonym, przy wysokich poziomach oczekiwań inflacyjnych, przedsiębiorcy, sprzedawcy mogli po wysokich cenach sprzedawać i dusili te ceny maksymalnie do góry. I się napędzała ta inflacja. Na pierwszych stronach gazet, w portalach internetowych, w różnych telewizjach cały czas trąbiono o tym, jaka ta inflacja będzie wysoka. Powiedziałem, że dzisiaj nie będę złośliwy, to nie będę mówił. No, niektórzy ekonomiści, pseudoekonomiści, publicyści to napędzali. Do ostatniej chwili twierdzą, że inflacja w Polsce też będzie dwucyfrowa na koniec roku, czyli w grudniu, podczas gdy NBP twierdził, że będzie między 6 a 7. Nawet tacy członkowie RPP byli, niestety, co twierdzili, że będzie dwucyfrowa. Więc to napędzało oczekiwania ludzi, podmiotów, gospodarstw domowych, skłonnych do płacenia wyższych cen wtedy. Natomiast teraz sytuacja jest zupełnie inna. Te oczekiwania inflacyjne poleciały na łeb na szyję. Nie akceptuje rynek podwyższonych cen. No i konkurencja dzięki temu jest, można szukać, te różnice cen są drugie. Wchodzimy w porównywalki, ci co skorzystają, a ci co nie, to chodzą pieszo. No i przedsiębiorcy tak samo. Po drugie, ta luka popytowa jednym słowem się domyka. Po drugie, inflacja jest niska także od strony kosztów. Niska jest presja kosztowa, bo ceny surowców, które tak szalenie wzrosły, są istotnie niższe niż rok wcześniej. Te koszty spadły do poziomów sprzed często kryzysu albo się ustabilizowały na niższych poziomach. Ogólna presja inflacyjna z zagranicy przenoszona do Polski spadła szalenie. To jest drugi czynnik. Chodzi głównie o surowce oczywiście, ale też żywność. Po trzecie, utrzymane zostały regulacje jak na razie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania na pierwszą połowę roku. Jak wiemy, na pierwszą połowę roku przyjęto utrzymanie dalsze zamrożenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła. Na pierwszą połowę roku. No to jest nasz problem, że jak my mamy przewidywać inflację na rok, jak wiemy, że tylko przez pierwszą połowę roku. Nie wiemy, jak będzie druga połowa roku wyglądać. Do tego jeszcze wrócę. Także możemy dokładnie przewidywać, co się będzie działo w pierwszej połowie roku, ale nie możemy przewidywać dobrze, co się będzie działo później. Na to wszystko, na te korzystne trzy czynniki, nakłada się jeszcze czwarty, mocniejszy kurs złotego. 10% w stosunku do euro, jeszcze mocniej w stosunku do dolara. To przełożenie na inflację korzystne, znaczy, że im wyższy kurs złotego, tym niższa inflacja. Ona nie jest aż tak silna, jak czasami
publicyści są skłonni tu pisać, no ale to 10% to mniej więcej się na jeden punkt procentowy niecały przekłada inflacji. Także też jest korzystne z naszego punktu widzenia transmisji naszej polityki antyinflacyjnej. No też co do kursu, to wiadomo, że trudno jest przewidywać, jaki on będzie, czy niemożliwe to jest przewidywać, jaki on będzie, ale ze względu na ogromne potrzeby pożyczkowe Polski, większe niż kiedykolwiek, no to można przewidzieć, że ten kurs powinien być nadal w najbliższym roku, dwóch mocny. Będziemy zaciągać duże zobowiązania, będą przychodzić środki, jednym słowem, w obcych walutach duże. One będą wymieniane na złote, co będzie sprzyjało temu, żeby kurs złotego był wysoki. Stąd się biorą te zmiany kursu przede wszystkim, ten mocny kurs obecnie. Ale też czynniki międzynarodowe to powodują. Relacje między euro-dolarem, obligacje i tak dalej. Skomplikowane to jest dosyć, ale niemożliwe do przewidzenia dobrego. Ci, którzy próbują na tym przewidywaniu robić duże pieniądze, najczęściej przegrywają, chyba że dysponują ogromnymi kapitałami i mogą odpowiednio tym manipulować. Także w najbliższych kwartałach no to przewidywanie inflacji w dalszych kwartałach obarczone jest ogromną niepewnością. To jest coś, z czym Rada Polityki Pieniężnej się musi zmagać, czy co przede wszystkim musi brać pod uwagę. Czynnik numer jeden – niepewność. Do marca możemy coś dobrze przewidywać, do połowy roku możemy coś przewidywać, a później ogromna niepewność. W szczególności ta druga połowa roku. Może być tak, bo teraz się cieszymy, że wchodzimy w ogóle w cel inflacyjny. Spada inflacja do celu inflacyjnego, ale może być tak, że w drugiej połowie roku inflacja może przejściowo bardzo mocno wzrosnąć. Z góry uprzedzamy. Choć obecnie też trudno ocenić skalę tego wzrostu. Będzie to zależało od kilku czynników. Znaczy można powiedzieć tak, na pewno inflacja wzrośnie, ale jak wzrośnie, to będzie zależało od kilku czynników. Przede wszystkim od trzech. Po pierwsze, dynamika cen w kolejnych kwartałach będzie zależała od stawki podatku VAT na żywność, na podstawową żywność. Ta stawka VAT na podstawową żywność zredukowana obecnie jest bardzo ważnym elementem. Ona, jak wiecie, obowiązuje do marca. Podtrzymano tą zerową stawkę VAT na żywność do marca, do końca marca bieżącego roku. Nic nie wiemy na ten temat, czy będzie utrzymana po marcu, czy nie będzie. Nie ma na ten temat informacji. Nie wiemy też, czy minister finansów wie, czy nie wie. No, minister finansów też przecież no, wobec zmiennych danych i parametrów patrzy co i jak i kombinuje. Być może też jeszcze nie wie. Gdyby stawka powróciła do normalnego poziomu, jak będzie wiedział, to zakomunikuje, my to wtedy do naszego modelu włączymy. Gdyby wróciło do poprzedniego poziomu, czyli 5%, to inflacja konsumencka, CPI, wzrośnie o 0,9 punktu procentowego, prawie o 1 punkt, pełny punkt procentowy. To jest ten najsilniejszy element. Jeśli po marcu VAT wróci do 5%, do tej stawki jakby normalnej, wcześniejszej, to inflacja nam się podniesie o 0,9 według ekonometrycznego przeliczenia, no około 1 punktu procentowego, czyli bardzo istotnie. Powiedzmy, jeśli będziemy w celu 2,5 czy blisko 3, no to z 3 na 4 się od razu podniesie. To jest pierwszy element, najważniejszy. Po drugie, nie wiemy jak w drugiej połowie roku będą się kształtować ceny gazu, energii elektrycznej i ogrzewania, czyli ciepła sieciowego. Nie wiemy. Według obecnego stanu prawnego ceny te pozostaną zamrożone do końca czerwca tego roku, naszego roku, teraz bieżącego 2024. Do końca czerwca te ceny są zamrożone, czyli do połowy roku. Jeśli się przeliczy, weźmie pod uwagę pełne odmrożenie cen energii
to w lipcu nastąpiłby istotny wzrost, który by istotnie też podbił wskaźnik inflacji. No teraz o ile by ten wzrost nastąpił właśnie tych trzech elementów, o tyle ten wzrost inflacji byłby różny. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby całkowicie odmrożono te ceny. Nie chcę tu się wdawać w jakieś dywagacje, co rząd może, co nie może i tak dalej. No ale trudno sobie wyobrazić, żeby całkowicie odmrożono, no bo wtedy ten wskaźnik inflacji mógłby się podnieść nawet prawie o 4 punkty procentowe. Gdyby całkowicie od połowy roku odmrozić cen gazu, energii elektrycznej, ogrzewania sieciowego, no to nawet o 4 punkty procentowe inflacja mogłaby wzrosnąć. Ale oczywiście to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast jest prawdopodobne, że nastąpi częściowe odmrożenie. Znaczy, że częściowo te ceny wzrosną. Stopniowo, że będą rosły, no tak to powiedzmy. Żeby nie wstrząsowo. No to o tyle ta inflacja wzrośnie. Trudno ocenić, jak to będzie w drugiej połowie roku. Mówię to tylko z tego punktu widzenia, że w związku z tym nasze przewidywania inflacji są jakby tutaj ograniczone. To są działania regulacyjne. Czyli decyzja o VAT-ie, począwszy od kwietnia i w drugiej połowie roku decyzja gaz, energia elektryczna, ogrzewanie ciepło sieciowe. Są bardzo istotne rzeczy. Jakby założyć całkowicie, że tam maksymalnie tam będzie odmrożenie całkowite i ten VAT przywrócony, no to mamy już tak do 5 punktów procentowych, czyli samo w sobie wysoko. Dokładając do 3, to już byśmy mieli 8% inflację. No tego nie będzie. Prawdopodobne jest, że częściowo będzie odmrożenie gaz, energia elektryczna, ciepło sieciowe, no ale ten VAT może, no trudno, pokazuję Państwu, jakie tu są te elementy. My to liczymy, mamy wariantowo, ale jak będzie coś wiadomo, to Państwu powiem. Po trzecie, pierwsze VAT na żywność, mówiłem, drugie to jest to zamrożenie energii elektrycznej, ciepło i gaz. Po trzecie, przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej, ten teraz przyjęty w grudniu, przewiduje większy deficyt w bieżącym roku niż zakładano we wrześniowym projekcie budżetu starego rządu. Ten wyższy deficyt w istotnym stopniu wynika z większego wzrostu wynagrodzeń, jak Państwo wiedzą, w sferze budżetowej. 30% wzrostu dla nauczycieli, 20% dla całej sfery budżetowej. To zwiększa deficyt. W efekcie większych wydatków budżetowych, w szczególności na wynagrodzenia, presja popytowa w gospodarce może być większa niż wcześniej oceniano. Można szacować, to nie są duże skutki, ale można szacować, że wspomniane dodatkowe wydatki budżetu będą się przyczyniać do podwyższenia inflacji względem naszych założeń wcześniejszych z listopadowej projekcji o 0,1 punktu procentowego w tym roku, 2024, ale już więcej, bo 0,4 punktu procentowego 2025. W porównaniu z tymi, co podawałem poprzednio, elementami podwyższającymi inflację, to jest mało. No ale to jest także pewien element, który się do tego może przyczynić. 0,1 w tym roku i 0,4 w przyszłym. Przypomnę jednak, że tą nową projekcję inflacji i PKB, która uwzględni wszystkie nowe czynniki, no a też te warianty ewentualne, opublikujemy w marcu. W marcu mamy kolejną swoją okresową projekcję inflacji. Tam wszystko będzie starannie przeliczone i będziemy przewidywać następne kwartały i wydarzenia do końca 2025. Tyle na razie mogę powiedzieć z tego, co teraz mamy wyliczone i co wiemy. A oprócz niepewności dotyczącej polityki fiskalnej i regulacyjnej, czyli tego, jak zmienią się podatki, jak zmienią się regulacje, o tym mówiłem przed chwilą, i tej niepewności, którą tu mamy, utrzymuje się także duża niepewność dotycząca tempa ożywienia w kolejnych kwartałach, ożywienia gospodarczego, tempa wzrostu PKB. To też trudno dokładnie przecież przewidzieć. Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB będzie dalej przyspieszał.
Czyli cieszymy się, dobrze, będzie się przyspieszał, będziemy szybciej się z powrotem rozwijać. Ale dla inflacji, to co jest dobre dla wzrostu gospodarczego i naszego dobrobytu, dla inflacji jest oczywiście tym negatywnym elementem podwyższającym ewentualnie inflację. Ożywieniu gospodarczemu będzie sprzyjał wzrost wynagrodzeń, pozytywny czynnik, ale podwyższający inflację. I ten wzrost wynagrodzeń się nakłada na spadek inflacji i relatywnie wysoki wzrost nominalnych wynagrodzeń. Będą rosły realne, ale jeszcze bardziej będą rosły nominalne, bo realne wynagrodzenia już rosną. Dochody gospodarstw domowych, ich konsumpcje będą wspierały działania fiskalne także, w tym te wspomniane przed chwilą, ale nie tylko. Szybszy wzrost gospodarczy, szybszy wzrost konsumpcji będzie oddziaływał oczywiście trochę poinflacyjnie, trochę lub bardziej, ale będzie oddziaływał. Trudno to w tej chwili przeliczyć, musimy zobaczyć, jaki będzie to tempo wzrostu gospodarczego, towarzyszący temu wzrost wynagrodzeń, wtedy to przeliczymy. Czy to będzie dużo, czy mało znaczące, czy dużo znaczące. Biorąc to wszystko pod uwagę, aktualne prognozy wskazują, że inflacja po wyraźnym bardzo spadku w kolejnych miesiącach w drugim połowie roku może wzrosnąć. Tu nie ma tego wykresu. Inflacja spada, proszę Państwa, aż prawie do celu inflacyjnego albo nawet do celu, w pasmo celu i potem może gwałtownie z powrotem wzrosnąć do poziomu 6, nawet 8. To będziemy Państwu mówić w kolejnych miesiącach, bo to zależy w dużym stopniu, czy przeważającym stopniu od decyzji rządu w zakresie zmian cen energii elektrycznej i VAT-u na żywność. To podstawowy element. Stąd też szczególną wagę przewidujemy obecnie i będziemy dalej przewidywać przez cały rok, ten pewnie następny, do inflacji bazowej. Wskaźnik inflacji bazowej Rada Polityki Pieniężnej przyjmuje jako główny teraz wskaźnik, który analizuje przy podejmowaniu decyzji. Bo inflacja bazowa jest wolna od tych elementów niepewnych, o których przed chwilą mówiłem. Inflacja bazowa, czyli ta no najbardziej jakby krajowa, wewnętrzna, bez tych właśnie zmiennych elementów dotyczących cen energii i tak dalej. Dynamika cen po wyłączeniu cen energii i żywności. Dynamika cen po wyłączeniu cen energii i żywności. Te najbardziej zmienne elementy odkładamy. Zostaje nam ta bazowa. I ona jest dla nas najbardziej miarodajna, jeśli chodzi o źródło naszych decyzji. Ale oczywiście musimy brać pod uwagę łączny wzrost cen konsumpcyjnych. Ale lepiej pozwala oceniać średniookresowy trend inflacja bazowa niż cały wskaźnik CPI, który się może zmieniać w zależności od każdorazowych decyzji rządowych dotyczących cen administrowanych czy VAT-u. Ten średniookresowy trend cen na podstawie inflacji bazowej jest dokładnie widoczny. Inflacja bazowa w Polsce będzie dalej stopniowo się obniżać. Nie jakoś bardzo szybko, ale cały czas się obniża, jak Państwu już mówiłem, i będzie się dalej obniżać. I to będzie sprzyjać trwałemu, a nie okresowemu, tylko powrotowi inflacji do celu inflacji NBP przyjmowanym w założeniach polityki pieniężnej, Rady Polityki Pieniężnej w średnim okresie. Czyli to jest, proszę Państwa, tak, ta inflacja spadnie teraz do końca marca, w granicę celu 2,5 plus minus 1. Ale to niestety nie oznacza końca walki z inflacją. Cieszymy się oczywiście, to dobrze, i dla społeczeństwa, dla firm, dla przedsiębiorstw, dla większości przedsiębiorstw, bo są takie, co żyją z wysokiej inflacji, to dobrze. Ale to nie oznacza końca walki z inflacją, bo ta inflacja na tym poziomie będzie z tymi wszystkimi tarczami, cenami regulowanymi i tak dalej. I obniżonym VAT-em. Jak długo przetrwają te tarcze, te ceny regulowane, obniżony VAT, tego nie wiemy. Zakładamy, że częściowo przynajmniej w znacznym stopniu te elementy odejdą, zostaną odstawione, że tak powiem, i inflacja znów wzrośnie do tego poziomu
6, 7, 8. My dążymy.